Halo, halo, dobry wieczór. Widzimy się, słyszymy się na trzecim już serii webinarze. Dzisiaj nie tylko o inwestowaniu pasywnym, nie tylko w ogóle o inwestowaniu, ale o inwestowaniu dosyć przyjemnym z myślą o naszej emeryturze, z wykorzystaniem bardzo fajnych produktów, o których ja mówię od lat do znudzenia i za rok znowu Wam powiem i za dwa lata też Wam o tym powiem i tak, dopóki mój blog będzie działał, bo to są bardzo, bardzo fajne narzędzia, o których warto mówić. Słyszymy się dzisiaj na webinarze tak jak ostatnio. Dla niektórych to pewnie będzie pierwszy z serii webinarów, dla niektórych już trzeci, więc żeby było wszystko jasne, to oczywiście przypomnę, że słyszymy się mniej więcej godzinę, chociaż mniej tyle mam treści, że obawiam się, że będzie troszeczkę więcej, ale z dużą wartością dodaną dla Was. Jest już taka pora, że może dobrze by było zrobić jakoś ciepłą herbatkę do tego, mile widziany długopis zeszyt, kartka papieru, żeby sobie coś zanotować. Mamy wprawdzie czat, ale ja nie jestem w stanie się rozdwoić, więc ja się skupię na tym, żeby wam opowiedzieć jak najwięcej z tej treści, którą przygotowałem dla was. Natomiast jeśli się pojawią jakieś pytania na czacie, to ja po tym webinarze sięgam do tego czatu, czytam te wszystkie pytania i później po prostu w komentarzu pod nagraniem na moim kanale YouTube'owym na nie wszystkie odpowiadam. Dla tych bardziej spostrzegawczych zmieniła się troszeczkę lokalizacja, ja od jakiegoś czasu nagrywam już powoli w biurze, więc nie zdziwcie się jak tam ludzie do późna pracujący gdzieś będą mi migać w tle, czy coś tutaj będzie słychać z innych firm, w każdym razie troszeczkę się przenoszę z tego mojego domowego biura już także na to drugie, ale myślę, że dla Was najważniejsza jest treść tutaj, a nie to co za mną chodzi w tle, no bo ja dzisiaj o IKEA, XE mam dla Was całkiem sporo fajnych treści. No, no to zaczynamy chyba, bo, bo, bo jest o czym mówić. IKX -e to jest temat rzeka, chociaż produkty znane od lat, ale mimo wszystko, wcale tak dużo ludzi tych IKX -e nie posiada i dlatego między innymi bardzo bym chciał mocno tu edukować, bo to są produkty, które mieć po prostu warto. Jaki jest na dzisiaj plan? To jest bardzo ważne. Po pierwsze, kilka słów o polskim systemie emerytalnym. Niby każdy wie, że go mamy, każdy mniej więcej kojarzy, jak on jest skonstruowany. Ale tak, w skali różnych światowych systemów emerytalnych, ten nasz należy, powiedziałbym, do troszkę trudniejszych. Raz, że on jest dosyć młody, no, bo co można powiedzieć o 30-letnim projekcie, który, w którym niektóre produkty mają lat kilka, niektóre kilkanaście, coś się co chwilę zmienia, coś się transformuje, niektóre ustawy dosłownie, jak teraz my sobie rozmawiamy, to gdzieś tam leżą, czekają jeszcze i, i znowu coś tam się może delikatnie zmieniać. Więc ten polski system emerytalny tak w kilku zdaniach sobie omówimy. Ym, spróbuję was przekonać, dlaczego trzeci filar jest najważniejszy. Bo polski system emerytalny to są trzy filary: pierwszy, drugi i trzeci. No, na upartego możemy powiedzieć, że czwarty filar to jest też wszystko to, co my sami schowaliśmy z myślą o emeryturze, ale o tym zaraz. My się skupimy dzisiaj na dwóch produktach, tak jak było w tytule, czyli IGZE i IK, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i Indywidualne Konto Emerytalne. Już po tych skrótach powinniście się domyślić, dlaczego mówię, że polski system emerytalny należy do jednych z trudniejszych, bo tych skrótów jest sporo i tych produktów jest sporo i trzeba się po prostu w nich mniej więcej orientować, które są dla nas fajne, które niekoniecznie, które w ogóle możemy wykorzystać, a które nie. I dzisiaj to sobie wszystko omówimy, i kilka słów o tym, jakim, jak można w ogóle budować swój własny filar emerytalny. Ten taki, kompletnie niezależny od tego głównego państwowego, taki, w którym tylko i wyłącznie my mamy coś do powiedzenia. A dla tych, którzy w ogóle pierwszy raz są na tym kanale, to takie krótkie przypomnienie, że ja jestem blogerem, byłym dziennikarzem ekonomicznym, finansowym, współautorem książki Śladami Warrena Buffetta, więc to inwestowanie to jest coś, co absolutnie uwielbiam i też pewnie Buffett nam się tutaj ze dwa, trzy razy jeszcze pojawi ze swoimi mądrościami. No i też jestem inwestorem indywidualnym, też jestem zadowolonym posiadaczem zarówno IKE, jak i IGZE, i te dłużej. I ze dopiero później się przekonałem, ale też nosiło rzeczy z wiekiem trzeba najpierw zarabiać trochę więcej tych pieniędzy, żeby żeby w ogóle zacząć wpłacać te pieniądze jakieś, więc, więc ja mam się naprawdę od dawna, bo już na studiach się przekonałem, że trzeba o swojej emeryturze myśleć, chociaż zaczynało się od małych kwot. Ale do tego też was będę przekonywał, że nie ma tak, że a brakuje mi tutaj to, to co ja zrobię jak mam 100 zł. No to jak mam 100 zł, to też już mogę myśleć o emeryturze, jeśli chodzi o te moje nadwyżki. Więc no i jak słyszycie, jestem gadułą, który lubi opowiadać o finansach, więc mam nadzieję, że dzisiaj was przekonam do tego, żeby zacząć o tej swojej emeryturze mocno myśleć. Wspomniałem o bafecie. Bo, bo Buffett to jest kopalnia mądrości nie tylko inwestycyjnych, ale życiowych. I jeden z moich ulubionych cytatów u Rena Buffetta, czyli najwybitniejszego inwestora świata, to jest ten o budowaniu arki. Nie liczy się to, czy przewidziałeś deszcz, liczy się, czy zbudowałeś arkę. I to nie jest ten moment, w którym ja będę opowiadał o tym, że czekają nas jakieś katastrofy gospodarcze i trzeba zakopać złoto w ogródku, absolutnie nie, ale. Są takie rzeczy, które widać gołym okiem, że jakieś te problemy się do nas zbliżają gospodarcze i mówię tutaj konkretnie o właśnie naszym systemie emerytalnym. Wszystkie dane, jakie można zgromadzić, wskazują na to, że musimy oszczędzać na naszą emeryturę i to jest ta arka. Natomiast ten problem emerytalny to jest ten zbliżający się deszcz. To jest to, że coraz mniej dzieci się rodzi, a ten system pokoleniowy, o którym zaraz powiem, w pierwszym filarze wymaga tego, żeby miał kto wpłacać na ten pierwszy filar to, że y, coraz dłużej żyjemy. To trochę psuje konstrukcję, która była super, jak żyliśmy krótko, ale żyjemy dłużej, więc żyjemy dłużej na emeryturze, więc potrzebujemy więcej tych środków. Jak żyjemy dłużej, no to często ta właśnie medycyna pod, y, pozwala nam w ogóle cieszyć się tą emeryturą w dobrym stanie zdrowia, ale to też kosztuje, więc znowu potrzebujemy środków i tak dalej i tak dalej. Jest tak dużo danych, które pokazują, że trzeba zająć się tym tematem, że, że kilka z nich aż po prostu muszę pokazać. Natomiast ta arka to jest po prostu budowanie własnego funduszu emerytalnego. A to, jakich instrumentów do tego wykorzystamy, no, to już jest otwarta sprawa. Ja dzisiaj pokażę dwa, które są super dla indywidualnych klientów. I, I każdy z nas może tak naprawdę dosłownie po tym webinarze zainteresować się tym, czy chce mieć zarówno IKE, jak i XZ, czy może tylko zacząć od pierwszego, czy drugiego. I zacząć budować powolutku tę swoją arkę. Do konkretów. Polski system emerytalny. Nie będę pytał na czacie, kto jakie produkty zna i tak dalej, bo, bo, bo nie o to mi chodzi, żebyśmy teraz się um, przechwalali, kto jakie skróty jest w stanie rozszyfrować. No ale coś w tym jest, że jak popatrzę na ten obrazek na slajdzie, no to polski system emerytalny to jest ZUS, OFE, PPK PPE IK, IGZE i jeszcze by się coś znalazło. Jak ktoś pierwszy raz to słyszy, no to można dostać z zawrotu głowy, że tu się sporo dzieje. Tak naprawdę, ten slajd będzie pewnie za rok, za dwa, no ciężko mi powiedzieć, jak. Proces ustawodawczy poleci dalej, ale docelowo ten system zmieni się trochę na dwufilarowy. No bo jak zapewne obiło Wam się o uszy, OFE gdzieś tam dobiega końca, będzie przekształcane, czy były już projekty ustaw. O tym nie będziemy gdybać, bo na to nie mamy wpływu, jak dokładnie się ten los OFE zakończy. No ale w każdym razie większy nacisk będzie na ten trzeci filar. No bo PPK, o którym na pewno już słyszeliście, czy od pracodawcy, czy gdzieś w mediach, PPK nie jest zastępcą OFE w drugim filarze, tylko należy też do trzeciego filaru. Czyli nasz system emerytalny to są tak naprawdę pierwszy filar w postaci ZUS-u, drugi filar w postaci OFE, trzeci filar w postaci tych różnych produktów ym, dla indywidualnego klienta, czy indywidualnego przyszłego emeryta, czy z pracodawcą, czy bez pracodawcy, czyli samodzielnie w postaci IKE bądź IGZE. I te trzy filary mają sprawić, że koniec końców, jak już nie będziemy pracować, będziemy na emeryturze, będziemy dostawać jakieś środki, a to, czy będziemy je dostawać z jednego filaru, z dwóch czy z trzech. To już w dużej mierze zależy tak naprawdę od nas, naszej sumienności, naszych wpłat i tego, jak będziemy mieć to wszystko zaplanowane. Dlaczego powiedziałem, że to mocno zależy od nas? Bo na pierwszy filar i na drugi my za bardzo nie mamy wpływu. Wprawdzie w drugim filarze my sobie sami OFE wybieraliśmy, ale o tym drugim filarze w ogóle nie będziemy za bardzo rozmawiać, no bo jak już wiecie, ten system się zmienia, i, i ten drugi filar nas w tym webinarze nie interesuje. Natomiast pierwszy filar to jest ZUS. ZUS, o którym każdy coś tam wie, każdy coś tam słyszał, niektórzy twierdzą, że zbankrutuje, ale to jest dobra okazja, żebym powiedział, że absolutnie nie zbankrutuje. Każdy bloger finansowy dosyć ogarnięty z finansów Wam, że nie zbankrutuje absolutnie, do niego to chodzi, ale na pewno będzie miał problem ze względu na to, jak wygląda demografia i jak wygląda cały ten system, bo on był wymyślony ponad 100 lat temu. Ta nasza emerytura zgodnie z tym mechanizmem, który znamy w ZUS-ie, to jest wynalazek naszych zachodnich sąsiadów, historyczny. Pan Otto von Bismarck wymyślił sobie ten system i on był genialny. Wtedy on był naprawdę genialny, bo człowiek bardzo szybko zaczynał pracę. Z reguły pracował w fabryce i w ogóle to jest taki system mocno przemysłowy, a nie jakiś bloger w salce, który nagrywał webinar, tam fabryka, cegły i tak dalej, więc nie dość, że wcześniej zaczynaliśmy pracę wtedy, to jeszcze dosyć późno ją kończyliśmy, no i generalnie ta długość życia nie była dosyć imponująca, więc ktoś to przez całe życie odkładał na tę emeryturę, coraz więcej ludzi pracowało, ten system zbierał te pieniądze, i dystrybuował je tym starszym. No a tym starszym na emeryturze, raz, że oni nie żyli bardzo długo na tej emeryturze, tak jak żyjemy dzisiaj, a dwa, że niektórzy w ogóle do tej emerytury nie dożywali. Więc ten system bardzo mocno się spinał. Wszyscy pracują, wszyscy odkładają na emeryturę, te środki są redystrybuowane do starszych, którzy już na emeryturę przeszli, no i wszystko się spina. Po 100 latach zrobiło się trochę trudniej, bo tych pracujących jest coraz mniej, bo się rodzi mniej dzieci, Natomiast ci, którzy są na emeryturze, to oni już nie żyją 3-4-5 lat, tylko na przykład 20-25. Więc tu nam się mocno ten system rozjechał, składkowy, który bazuje na tej solidarności społecznej. Czyli ja płacę dzisiaj moje składki, a z tych moich składek w dużym uproszczeniu te pieniądze idą dla babci i dziadka. I jak ja będę na emeryturze, to gdzieś znowu te dwa pokolenia niżej będą wpłacać te składki. Więc jak już dobrze słyszycie z tej opowieści, ten system nie zależy w ogóle od nas. Jakby on jest stworzony, on jest wymyślony, to wszystko działa, ale nie mamy na to wpływu, jak to będzie wyglądało. Natomiast jak widzimy te wszystkie prognozy i ten straszny, straszny wykres, który tutaj pokazuje. No to myślę, że to jest najlepsza motywacja do tego, żeby zastanowić się nad tym trzecim filarem, bo skoro tutaj nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić, to może jesteśmy w stanie zrobić coś w tym trzecim, gdzie, gdzie siłą rzeczy te środki będziemy gromadzić i gdzie siłą rzeczy te środki nam pomogą utrzymać się na przyzwoitym poziomie. Stopa zastąpienia to jest bardzo prosty wskaźnik, czyli jeśli zarabiam okrągłą liczbę 5000 tysięcy złotych. To w 2014 wskaźnik zastąpienia był 61,8% z tych 5 tysięcy złotych, czyli tyle bym miał na emeryturze względem mojej ostatniej wypłaty. Natomiast to, jak to dzisiaj wygląda, już jesteśmy w okolicach 50%, więc to, ile zarabiamy w ostatnim tam roku pracy, jak sobie przepołowimy i sobie pomyślimy, że to jest nasza emerytura, gdybyśmy teraz odchodzili. Teraz. A teraz. Wczuwajmy się w moje pokolenie, czyli 30 parolatków, którzy zamierzają na tę emeryturę iść dopiero za ponad 30 lat. I te prognozy są dosyć straszne. Bo jeśli to będzie 1 czwarta czy 30% tej ostatniej pensji, to to jest bardzo, bardzo mało. I tutaj już naprawdę jest potrzebny kolejny filar i w zasadzie może nawet kilka instrumentów, w tym jakimś filarze własnym, żeby uzbierać na godną emeryturę. A ten wykres w ogóle, on wydaje mi się, że powstał w 2019 roku, jeśli my pamięć nie myli, po wypowiedzi pani prezes Zus. Która sama powiedziała bardzo rozsądnie i na podstawie wszystkich danych, które są, że trzeba po prostu budować własną y, jakąś strukturę emerytalną, y, bo po prostu ten system tak działa. I każdy wykres związany z demografią, niestety, wskazuje na to jasno, że trzeba oglądać takie webinary o trzecim filarze i trzeba zająć się tym, żeby samodzielnie odkładać, oszczędzać te pieniądze z myślą właśnie o emeryturze jak sobie pomyślicie o tym, że a może poczekam za rok, za dwa, za trzy o tym pomyślę, to cofnijcie się do tego slajdu i jeszcze raz zastanówcie się, ile by było 25% z ostatniej pensji, czy za to w ogóle da się przeżyć. No, myślę, że to jest najlepsza motywacja do tego, żeby zacząć interesować się tematem i słuchać dalej. Ja mam taką filozofię, o której zresztą no, też mówiłem na poprzednich webinarach. Jeśli ktoś tutaj jest już po raz trzeci na tym spotkaniu online'owym, to wie, że dla mnie jest bardzo istotne to, że musimy robić to, na co mamy wpływ. Ja nie mam wpływu na ogólnopolską demografię. Nie bardzo mam wpływ na losy drugiego filaru, czy tego, gdzie jak, co będzie przesuwane. Mam taki drobniutki wkład w, polski, w polską gospodarkę, no bo sam jestem takim małym trybikiem w naszym PKB. Tak jak każdy, kto pracuje, czy samodzielnie, czy, czy, czy u pracodawcy, czy ma własną firmę, no ale to nadal w kontekście mojej własnej emerytury. No, ma się nijak. To, co ja mogę zrobić, to założyć jakiś produkt, to samodzielnie oszczędzać, to samodzielnie inwestować, czy zdać się na jakichś specjalistów i te moje pieniądze, nadwyżki, przesuwać z oszczędności do inwestycji, tak jak tłumaczyłem w ostatnich webinarach. Czyli to jest to, na co ja mam tak naprawdę wpływ. Nie mam też wpływu na rynki finansowe. No, umówmy się, chyba wszyscy się zaskoczyliśmy mocno w 2020 roku, bo nawet w najgorszych prognozach pandemia była raczej w kategoriach błędu statystycznego, a nie jakiejś, jakiegoś sensownego scenariusza, więc na rynki finansowe też nie bardzo mamy wpływ. Mamy wpływ na to, czy włożyliśmy pieniądze na ten rynek, czy te pieniądze, czy jest tych pieniędzy coraz więcej z roku na rok, czy my coraz więcej oszczędzamy, czy my mamy jakieś produkty, które mają wbudowaną jak jakąś optymalizację podatkową, czyli dają nam jakiś benefit za to, że oszczędzamy na emeryturę. Bo o tym jest właśnie trzeci filar. Trzeci filar w ogóle to jest najwyższa wartość a propos podatków i o czym sobie dzisiaj będziemy mówić, ale zanim podatki, to ja się zawsze będę skupiał na tej absolutnej niezależności, bo to są produkty nasze. Nasze nie tak jak gdzie ktoś nam każe, że jak już podpiszemy, to musimy tyle i tyle dokładnie wpłacać w dokładnie takich datach i tak dalej. Absolutnie nie, czy coś nam gdzie automatycznie pobierało. Nic ustawowo takiego nie ma. Mamy konkretne parametry co możemy, ale nie mamy za dużo co musimy. I to jest bardzo ważne, że nawet jak ktoś ma to jest taki jeden z argumentów, że a nie, nie chce się wiązać z jakimś produktem, bo jak będzie taki rok, że nie będę miał nadwyżek finansowych, to co się stanie? Nic się nie stanie. To nie będzie tych nadwyżek finansowych w danym roku. To jest absolutna niezależność od pierwszego i drugiego filaru. To jest bardzo, bardzo ważne. Korzyści podatkowe to jest to coś, co wyróżnia trzeci filar. Dlatego się mówi, że czwarty filar to jest to złoto zakopane w ogródku. No, ono nie ma jakichś korzyści podatkowych z racji tego, że jest w ramach czwartego filaru w moim ogródku. Absolutnie coś takiego nie istnieje. Natomiast jeśli bym inwestował w ramach IKE czy IGZE, to miałbym korzyści podatkowe w ramach tego, że są to produkty związane z naszym systemem emerytalnym. Jeśli mam od mojego pracodawcy podpięte PPK lub PPE, to również mam jakieś korzyści, tylko że już konkretnie w ramach tej ustawy, która mówi o tym produkcie, bo to znowu są produkty emerytalne. Dzisiaj jest piękna sprawa, bo dzisiaj możemy te wszystkie produkty wykorzystać do inwestowania na całym świecie. Na webinarze o inwestowaniu pasywnym pokazywałem, jak piękna sprawa to jest, że możemy mieć cały świat w portfelu w postaci jednego instrumentu. No, dosłownie jednego. Albo możemy mieć amerykańskie akcje, które stanowią 53% całego światowego rynku. I to też mamy dzisiaj w funduszach pasywnych, chociażby. Mamy to na wyciągnięcie ręki i to dużo taniej niż jeszcze kilka lat temu. Nie mówiąc o tym, co było kilkanaście lat temu, kiedy niektóre z tych produktów typu IKX w ogóle powstawały. Wsparcie pracodawcy przy PPK czy, czy przy PPE, no oczywiście, że też jest istotne. No bo jak sobie dobrze to rozszyfrujecie, no to tak jakby korzyść jest tak widoczna gołym okiem, że wiem, że tam każdy sobie dopisuje jakieś ryzyka, a co będzie, jak kiedyś będzie jakaś zmiana czy coś takiego. No ale jeśli w ten sposób patrzymy, to my nigdy nie zaczniemy nic robić z naszymi pieniędzmi, bo zawsze będziemy się bać, że będzie coś za rok, za dwa, za trzy, za pięć. Więc ja wychodzę z założenia, że, że jak patrzę na te instrumenty i patrzę, jak to wygląda na tu i teraz, no to na tu i teraz na podstawie tych danych podejmuję decyzję. Więc ja ogólnie jestem wielkim fanem zarówno PPK, jak i PPE, ze względu na ich konstrukcję. To są naprawdę fajne produkty do oszczędzania pieniędzy z myślą o emeryturze i to też jest w ramach trzeciego filaru. No i w ramach trzeciego filaru już chociażby na IKE czy IC jest pełna decyzyjność inwestora. To sobie dzisiaj też powiemy, bo jak ktoś ma absolutną awersję do ryzyka i nie chce mieć na rynku akcyjnym pieniędzy i w ogóle obligacja to jest jego ulubione słowo, nie ma problemu. Można mieć zarówno IKE jak i IGZE w różnych formułach oparte na te dużo bezpieczniejsze instrumenty. Natomiast jeśli ktoś ma 20 lat teraz i mówi, dobra, IKE i jest fajne, ale ja nie chcę żadnych obligacji, ja chcę po prostu 30-40 lat w akcje światowe inwestować, no bo za 30-40 lat przecież wiadomo, że rynki finansowe będą wyżej. No i ta filozofia też jest jak najbardziej okej, okay, bo pełna decyzyjność inwestora to jest coś, co cechuje trzeci filar. To, co sobie już powiedzieliśmy, ale żeby jeszcze raz podkreślić, trzeci filar w dużym uproszczeniu, te cztery produkty są kluczowe. Tymi dwoma z pracodawcą dzisiaj nie będziemy się zajmować to może będzie jakaś okazja na kiedy indziej. Dzisiaj będziemy mówić o tych samodzielnych. Mi też jest dużo łatwiej, bo wiecie, że jestem z tych testujących produkty, testujących różne konta maklerskie, fundusze i tak dalej. I to IPZU, o których dzisiaj tutaj rozmawiamy, też mam dosłownie od samego początku, od kiedy pojawiło się na polskim rynku. Więc tak jak mam IK i IGZE z racji, że mam własną firmę, nie mam ani PPE, ani PPK, bo po prostu nie mogę. No tak się złożyło, że sam sobie jestem szefem i nie mam jak sobie tego podpiąć. I, i to jest też właśnie ch charakterystyka polskiego Systemu emerytalnego, musimy zweryfikować dla kogo, jaki produkt jest. No ale są ludzie, którzy mają zarówno PPK, jak i IKE, jak i IGZE. Albo PP, IK, IGZE, nie ma żadnego problemu, żeby w tym momencie to łączyć, tylko po prostu musimy mieć pracodawcę. Zaczynamy bo dzisiaj Ike i Igze na tapecie, w odwrotnej kolejności, bo zaczniemy sobie od Igze, ja jakoś jestem tak przyzwyczajony, bo pierwsze powstało Ike, dopiero później Igze, jeśli o pamięć nie myli tak ustawowo, dlatego zawsze mówię Ike i Igze, ale dzisiaj zaczniemy sobie od Igze z różnych powodów. Ja bym głównie powiedział dlatego, że Igze ma taką szybką gratyfikację, która nas mocno przekonuje do tego, że wow, to naprawdę tak fajnie działa, dlaczego ja o tym nie pomyślałem wcześniej. IKE ma bardzo odroczoną, też bardzo fajną, ale już bardziej dla tych cierpliwych. Więc dzisiaj sobie zaczniemy od XZ dla tych chyba najmniej przekonanych. Nagle się może okazać, że już w przyszłym roku poczujecie, jaka jest magia oszczędzania w ramach trzeciego filaru. Zarówno XZ, jak i IKE ma taką filozofię, że jest opakowaniem, albo taką metaforą dla wszystkich graczy komputerowych. Można nałożyć sobie taką zbroję w postaci XZ i nasza postać dostaje jakieś dodatkowe cechy. Ale to opakowanie może mieć w środku jakiś konkretny produkt. I taka nakładka X sprawia, że mamy te wartości dodane, takie jak właśnie kwestie podatkowe, o których zaraz sobie powiemy, nałożone na ten produkt. I w ramach tego produktu, zgodnie z ustawą, jeśli mi pamięć nie mieli chyba może być pięć rzeczy, bo to mogą być zarówno fundusze. Tak jak tutaj dzisiaj będziemy mówić, chociażby też o ImpezyTu, może być po prostu konto maklerskie, może być konto oszczędnościowe, no mogą być różne tutaj produkty zamknięte w środku. Ważne, że jedna osoba może mieć jedno X. Więc gdzieś się decydujemy na jakieś rozwiązanie, jak po jakimś czasie stwierdzamy, że jednak chcemy je zmienić po iluś latach, bo zmieniły nam się nasze potrzeby, to możemy zmienić jedno x na drugie x, ale w każdym razie zawsze w tym opakowaniu jest jakiś produkt. Więc jakby nie ma jakiegoś państwowego x, które się zakłada. No nie, idziemy do prywatnej instytucji i zakładamy jakiś produkt w formule x. I teraz więcej słów wreszcie na obrazku. I no, tu można sobie spokojnie będzie później zrobić stop klatkę i, i, i o tym sobie dokładniej poczytać, ponotować. Co jest bardzo, bardzo ważne o IGZE, i tu się troszeczkę zatrzymamy. Przede wszystkim zarówno IKE, jak i IGZE mają specjalny limit wpłat. W przypadku limitu IGZE jest to limit nieco mniejszy, w przypadku limitów dla jednoosobowej działalności gospodarczej jest to limit nieco większy. To jest dlatego, że ja nie mogę mieć na przykład PPK. Jak jestem na jednoosobowej działalności gospodarczej, no to siłą rzeczy nie mogę skorzystać z tego produktu, więc ustawodawca wymyślił, że no musi być jakoś wyrównane to, że ja nie mam yy możliwości nawet, bo to już nawet nie o to chodzi, że czy ja chcę, czy nie chcę, ale ja w ogóle nie dostaję takiej możliwości. Więc wymyślono, że dla jednoosobowej działalności gospodarczej będą wyższe limity na IGZE. Więc z mojej strony osoby, która aktywnie cały czas wrzuca pieniądze zarówno na IKE, jak i IGZE, to jest bardzo fajny ukłon i, i, i kładę się nisko, bardzo mi się podoba to, że mogę więcej wpłacić. To jest bardzo istotne i zawsze jak rozmawiamy o produktach emerytalnych, jest to pełne dziedziczenie. Więc to nie jest tak, że jest jakaś super utrudniona procedura, czy że coś tutaj przypada na rzecz państwa i tak dalej. Absolutnie są to normalne produkty finansowe w prywatnych instytucjach, gdzie jest pełne dziedziczenie i oczywiście można sprawdzać wszystko, co to napisałem na poziomie ustaw, na poziomie tego, co piszą instytucje finansowe. Wszystko się tu pokryje. Mam nadzieję, że ja zrobiłem to prościej niż ustawodawca i instytucje. Odliczamy wpłaty od podatku. To jest największa wartość tej optymalizacji, i dlatego powiedziałem, że zaczynamy dzisiaj od Igze bo to jest y, taka gratyfikacja dosyć relatywnie szybka. Jak ja sobie wpłacę te 6310 albo te 9466, to ja sobie to odliczę od dochodu, jak będę rozliczał podatkowo 2021 rok. Więc jak się domyślacie, dostanę po prostu siłą rzeczy, y, czy w ramach zwrotu z podatku, czy, czy po prostu obniżę sobie w tym momencie podatek y, tym, co tutaj zastosuję. Czyli to, że ja oszczędzam, daje mi z marszu pewną ulgę podatkową, bo mogę sobie te moje oszczędności odliczyć. I to jest naprawdę piękna sprawa, zaraz sobie zobaczymy ją na liczbach. Tylko tutaj w nawiasie napisałem jedną bardzo istotną rzecz, którą czasami ludzie zapominają na samym początku: Trzeba złożyć PIT zero. PIT0 jak będziecie się rozliczać za 2021, tam do kwietnia 2022, to jest bardzo prosta sprawa i to jest chyba jeden z najprostszych formularzy jakie w Polsce można znaleźć, ale żeby o nim nie zapomnieć, bo to jest ten formularz na którym piszemy, że my wpłaciliśmy pieniądze na X -e i ile dokładnie, bo limit wpłat jest maksymalny. Czyli ja mogę wpłacić te 6300 maksymalnie. Ale mogę wpłacić 1000 zł, bo tylko tyle do końca roku mam i w tym roku limit będzie dużo mniejszy, albo w ogóle pierwsze 100 zł, tak symbolicznie, żeby tylko się zaczęło. I to jest coś, co muszę wpisać na tym picie zero. Czy jak będę się sam rozliczał, to sobie to online ustawię, czy jak będę się rozliczał przez biuro księgowe czy jakąś inną instytucję, to sobie muszę ten PIT zero także dostarczyć do dokumentacji i to jest istotne, żeby tego po prostu nie zapomnieć no co tu dużo mówić jak już wspomniałem jedno X -e, jeden oszczędzający, więc nie mogę sobie wziąć dwóch X -e, bo są fajne jedno takie jedno takie muszę się zdecydować na jakieś jeśli zmienią się moje potrzeby za ileś lat czy nawet w przyszłym roku chociaż to bez sensu lepiej się dobrze zastanowić poważnie jakie ja chcę X to mogę je zamienić na inne. I to jest przykład taki mocno życiowy, no bo jak jesteśmy młodsi, to chcemy więcej inwestować, jak jesteśmy starsi, to mamy już więcej tych pieniędzy, no i w zasadzie na logikę powinniśmy inwestować mniej, a bardziej bezpiecznie oszczędzać. Więc może czasem taka zmiana po 20-30 latach jest wskazana, czy jak zaczynamy trochę później i chcemy coś sobie pozmieniać, zmieniamy po prostu czy instytucję, czy produkt, jaki tutaj jest pod tym opakowaniem. I w przypadku X taka wypłata już końcowa, że też tak powiem, że już chcemy te pieniądze wziąć na emeryturę, jest po 65 roku życia. I wtedy już mamy pewność, że wszystkie te optymalizacje podatkowe już są niedoruszenia, czyli wykorzystaliśmy ten produkt, wycisnęliśmy go do maksimum po 65 roku życia, nie grozi nam żaden podatek. A mówię żaden podatek, bo jeśli te pieniądze są pomnażane, czy w w postaci bezpiecznego konta oszczędnościowego czy funduszy pasywnych czy przez konto maklerskie nie ma tam podatku od zysków kapitałowych co też jest ważne więc to jest podwójna korzyść podatkowa w przypadku X -e. nie dość, że sobie odliczamy tę sumę wpłat na X -e, czyli tego co oszczędzam to jeszcze w środku tego produktu podatek od zysków kapitałowych nas nie obowiązuje w trakcie posiadania tego X -e. i jak dotrzymamy to wszystko do 65 roku życia no to już absolutnie mamy tak jakby gwarancję tego że nikt nas od żaden tych podatków nie poprosi. Możemy te pieniądze oczywiście też wypłacić wcześniej, i wtedy niestety te korzyści podatkowe już tracimy. Czyli siłą rzeczy mówię, ok, dobra, chcę wypłacić pieniądze wcześniej, coś się stało. To z mojej perspektywy to jest w ogóle bardzo ważne i jeszcze opowiem wam taką historię, ale dajmy na to, zaczynam oszczędzać w wieku 20 lat, a w wieku 40 lat coś się bardzo ważnego stało w moim życiu. Może zakup mieszkania, a może coś niedobrego stało z moim zdrowiem, ja pilnie potrzebuję tych pieniędzy. Ja mogę to zrobić, tylko tyle, że będę musiał oddać te korzyści podatkowe, które miałem. Więc to, to jest to, co tracę matematycznie i tak, pokażę Wam później na przykładzie IKE, to się i tak w tym momencie opłaca, nawet jeśli ja po iluś tam latach stwierdzę, że wcześniej wyjmuję te pieniądze i z nich rezygnuję. Na koniec, po tym 65 roku życia, w przypadku IGZE obowiązuje nas 10% podatku, od tego wszystkiego, co będzie na tym koncie. No bo zobaczcie, że my nie dość, że nie mamy podatku od zysków kapitałowych przez te wszystkie lata, to jeszcze rok w rok odliczaliśmy sobie te wszystkie wpłaty. Więc to jest naprawdę taka podwójna optymalizacja podatkowa. No, i w zasadzie każdy mógłby tego zazdrościć instrumentu, jak to jest, że tam w ogóle nie ma podatku. No, i na sam koniec jest po prostu 10% podatku od tego wszystkiego, co uzbieraliśmy. Moim zdaniem, dosyć uczciwy deal, jeśli porównamy sobie to wszystko, co jest, tylko tyle, że taka symulacja zakłada oczywiście długi termin. To, o czym mówiłem przy inwestowaniu pasywnym, no to nie jest coś, o czym myślimy, że dzisiaj założymy i posiedzi nami 2-3 lata. To jest coś, co serio ma budować nasze zabezpieczenie emerytalne na te przyszłe, starsze lata. I co jest bardzo ważne. A bardzo często pomijana. Taka wisienka na torcie, bo temat hipotek, cóż można by rzec najbardziej klikalny na YouTubie chyba po kryptowalutach, a propos własnego mieszkania, coś, co Polacy absolutnie chcą mieć. I Igze też tu może pomóc. Banki niekoniecznie się tym chwalą, ale dobrze jest to wiedzieć po prostu i zapytać, jak będziemy wnioskować o kredyt hipoteczny, bo możemy wykorzystać jako środki na wkład własny to, że uzbieraliśmy ileś tam pieniędzy na Igze. I to nie jest tak, że bank mówi: dobra, to teraz wyciągasz kasę. I wkładamy je na wkład własny, bo tak to, wiecie, to każdy może produkt w ten sposób użyć, tylko bank wykorzystuje, jakby zabezpiecza tę daną kwotę na koncie X, -e, więc te moje pieniądze dalej są na koncie X, -e, a to może wejść na poczet częściowego wkładu własnego. Więc to jest rzadko spotykana konstrukcja, bo po prostu no dzisiaj w hipotekach idziemy często w takie proste procedury. Czyli mamy ten swój wkład własny, mamy szybki kredyt, wszystkim się spieszy i tak dalej. Bardzo często nie pytamy o inne możliwości w bankach, a tych możliwości również są. I IGZ jest jednym z takich przykładów, gdzie można to po prostu wykorzystać. I wisienka na torcie, ale bardzo, bardzo istotna, jeśli chodzi o, o, o to, że po prostu przez kilka lat nazbieraliśmy pieniądze, no i bum, przydało się. Ja też o tym wspominam, bo no jednym z takich najważniejszych celów, jakie my często mamy, jest właśnie to nasze własne mieszkanie. Jak już tak popatrzymy na to, po co my w ogóle oszczędzamy pieniądze. No większość badań mówi, że na czarną godzinę, później gdzieś tam edukacja dzieci wchodzi w grę. No i to własne mieszkanie jest bardzo, bardzo istotne. Więc jeśli myślimy o zakupie własnego mieszkania w najbliższych latach, to zobaczcie, że już samo wpłacanie pieniędzy na X będzie miało z jednej strony taki cel totalnie emerytalny, a z drugiej strony może nam pomóc przy wkładzie własnym. Więc to jest taka no, naprawdę podwójna korzyść, i, i, i to nie jest tak, że ktoś nam te pieniądze z X zabierze, tyle tylko, że w czasie, oczywiście, tam warunków spłaty i tak dalej, nie będziemy mogli tych pieniędzy z X wyjąć, dopóki nie dobijemy do tego pełnego wkładu własnego. Nie będziemy w to już tak super wnikliwie wchodzić, bo byśmy do 23 tutaj siedzieli i musielibyśmy poprosić kilka banków o dokładne regulaminy, no ale w każdym razie warto jest to zapamiętać, jeśli i tak chcecie oszczędzać w, w kontekście własnego wkładu własnego do przyszłego mieszkania. No, to może Igzę przy okazji jeszcze na emeryturę można będzie zacząć budować swój filar, gdzie wyszliśmy od potrzeby własnego mieszkania. Więc to zdecydowanie polecam. Ale przejdźmy do liczb. Jak już mają być te korzyści podatkowe. No to zróbmy tu naprawdę konkret. Zobaczcie, ja, ja sobie oczywiście wszystko podzieliłem na limity na, dla osób na umowach pracujących oraz na limity dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Ja się rzeczy mówię o jednoosobowej działalności gospodarczej, bo takowo posiadam, więc to z reguły mam przetestowane na sobie. Jakie możemy kwoty w ogóle zaoszczędzić w skali tylko i wyłącznie tego limitu maksymalnego z 2021? I to znowu mówię maksymalnego, no bo czasem będzie do wykorzystania mniej, czasem będzie więcej, ale to są te stawki maksymalne, żebyśmy poznali w tym momencie pełne liczby. Ja bym powiedział, że chyba najoptymalniej oczywiście, jak ktoś już wchodzi w drugi próg, czyli zarabia nieco więcej i w tym naszym drugim progu podatkowym, no to ta oszczędność przy skali progresywnej sięga już na umowie ponad 2000 złotych. Więc no, to jest taka naprawdę szybka, dosyć gratyfikacja na to, że odłożyłem 6000. I tak naprawdę z powrotem wróciły mi dwa. Wiem, że to jest duże uproszczenie, i pewnie jakiś księgowy powiedział, że to nie do końca jest aż tak idealnie, no ale odliczyłem to sobie od podatku. Zapłaciłem niższy podatek, czy tysiąc, czy dwa tysiące, w zależności od skali. No, tak samo w moim przypadku, ja, ja akurat jestem tym. Żebym wam nie skłamał, ja jestem tym ostatnim w drugiej tabelce, czyli ja przy opodatkowaniu według skali liniowej 19%, czyli mnie czeka 1798,58 groszy. Całkiem przyjemne odliczenie, i, i, i to jest bardzo, bardzo istotna korzyść podatkowa, którą tak naprawdę możecie odczuć bardzo szybko. Dlatego powiedziałem, że zaczynamy od X, no bo jak wpłacamy ten pełny limit X już w tym roku, a przypomnijmy, że jest końcówka roku, więc już naprawdę niewiele tego 2021 zostało. To za momencik możemy odczuć to przy najbliższym rozliczeniu podatkowym. I tak co roku? Więc to jest fajne. Jak przez najbliższe 10 lat mamy X, to my przez 10 lat dostaniemy taki bonus. I to jest coś, co tak jakby cementuje związek oszczędzającego na emeryturę i XZ, Jak już zaczniemy, i co roku to zaczyna działać, no to wtedy już nie ma wątpliwości, że to był fajny wybór. Ale no trudniej się przekonać, dlatego zawsze mówię, że dobrze jest po prostu jakiś produkt przetestować. I ja się spotkałem z taką sytuacją relatywnie często, że na koniec roku gdzieś tam próbujemy zadbać o te nasze finanse, usiąść do tego tematu i, i mamy jakąś nadwyżkę. I zakładamy lokatę, bo nie zdążyliśmy poczytać o tym IKX, -e, nie zdążyliśmy, znowu przegapiliśmy jakieś limity roczne, nie wiemy o co chodzi. A ja naprawdę sporo osób takich w swoim życiu spotkałem i w online, i w offline. I, 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 I często kończy się to tym, że ta nadwyżka na koniec roku, jeśli już jest, to ona po prostu ląduje na lokacie, no bo gdzie indziej ma wylądować. I ja i tak wybrałem do tego przykładu chyba najlepszą lokatę, jaką można było w Polsce spotkać, i to też z jakimiś super promocyjnymi warunkami, do iluś tam tysięcy złotych i dalej, ale żeby nie było tak strasznie, no to 1,5% w skali roku. Więc jeśli te 6380 maksymalny limit na X, wpłacamy na lokatę w skali roku, 1,5%. No to 77,50 nas czeka po odliczeniu. To tyle nasze pieniądze zarobią, po drodze jeszcze podjeje troszeczkę inflacja, więc już nawet nie chcę mówić ile wam czysto technicznie zostanie, ale ta decyzja o nieinteresowaniu się w ogóle filarem emerytalnym na no często się w ten sposób kończy, że te nasze pieniądze są na tych lokatach i po prostu nieefektywnie pracują, gdzie moglibyśmy skorzystać z najprostszej optymalizacji podatkowej. I te same 6380 wpłacone jednak nie na lokatę na koniec roku, ale na IGZE, no to taka szybka gratyfikacja już bez tej działalności gospodarczej od 1000 do dwóch w zależności od skali opodatkowania, już by na nas tak naprawdę czekała tutaj w postaci X. -e. I mówię o tym dlatego, że są ludzie, którzy oszczędzają na emeryturę, unikając trzeciego filaru i budując sobie ten czwarty. Czyli że no, są takie sytuacje. Nie ufam Państwu, nie zakładam XZ, -e, założę sobie zwykłą lokatę. No, pomijam fakt, że i tak IKX to też jest kwestia instytucji prywatnych, tylko mają te opakowania i w postaci IKX w związku z optymalizacją. No, ale są tacy ludzie, którzy są przekonani, że oni nie chcą, oni chcą zwykłą lokatę. I tu gołym okiem widać, jak duża jest skala oszczędności, która im po prostu ucieka. Skoro i tak te pieniądze są z myślą o emeryturze i one są wrzucane w te lokaty, no to tu już się samo prosi, żeby coś tutaj poprzesuwać i zoptymalizować. No tu nie ma to jest, nie, nie ma jakiejś wyższej matematyki przy tym przykładzie. Później jeszcze pokażę, co się dzieje, jak mamy większe kwoty, bo no nie, nie oszukujmy się, tyle osób, ile nas tutaj ogląda, każdy z nas jest zupełnie w innym etapie swojego życia i na pewno ogląda nas ktoś, kto ma duże nadwyżki kapitału, ale ogląda nas ktoś, kto myśli o tych produktach, ale zakłada, że będzie 100-200 zł miesięcznie w stanie odłożyć maksimum, ale i tak chce już zacząć odkładać, bo to jest bardzo, bardzo ważne i tej osobie... Bije brawo absolutnie, bo, bo, bo każda, każda myśl o tym, żeby zacząć oszczędzać na emeryturę jest dobra. A to, jaki my produkt wybierzemy i jak to się wszystko zacznie, to jest wtórna myśl po tym, jak nas olśni, że trzeba się już tym porządnie zająć. I to było Igze. Można sobie podkreślić w notatkach, to było Igze. Takie ma mniej więcej korzyści, z tym się mniej więcej wiąże. Ma relatywnie szybką gratyfikację, pomijając te gratyfikacje jeszcze w postaci niepłacenia podatku od zysków kapitałowych, tych, które wypracuje ten nasz produkt przez ileś tam, ileś tam lat. Więc jeśli chcemy tamten produkt, no to widzimy już, z czym się wiąże. Jeśli chcemy ten drugi, ten starszy, ten, którego więcej Polaków, ma, jeśli mi pamięć nie myli, przez to, że jest starszy siłą rzeczy, to mamy IKE. Mamy indywidualne konto. Emerytalna. I co? I niespodzianka. Jest dokładnie tak samo jak w przypadku IGZE, czyli mamy IKE, jako to opakowanie, jako to pudełko, albo te zbroje na naszą postać w grze komputerowej. Nakładamy to IKE i nakładamy to na już gotowy produkt. Więc znowu idziemy do banku, do biura maklerskiego, do ubezpieczyciela, do instytucji finansowej zajmującej się funduszami i ona ma w środku jakiś produkt, na który ma nakładkę IKE. I ta nakładka. O, znowu zmienia nam warunki gry, jeśli chodzi o emeryturę i zmienia je już w taki sposób. Od razu rzuca się w oczy wyższy limit. Nie ma siły. Tam 6 tysięcy, tutaj ponad 15 tysięcy, więc jest spora różnica, ale tutaj jest, ja bym powiedział trochę prościej, ale jest jedynie pojedyncza optymalizacja podatkowa. Mamy pełne dziedziczenie, dokładnie tak w przypadku IGZE. W ogóle trzeci filar to jest wszystko tak zrobione, żebyśmy byli święcie przekonani, że, 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 że to tak działa, jak działać powinno. Tak jakby nie ma tu żadnych wątpliwości, każdy, każdy absolutnie produkt jest tutaj w pełni dziedziczony i, i, i po, wydaje mi się, że, że to wszystko jest tak rozpisane, żebyśmy mieli dosyć przejrzyście warunki już na samym starcie, no bo to jest też podstawa tak jakby produktów emerytalnych. Z każdym rokiem mam wrażenie, że jest coraz lepiej, ale no te początki powiedzmy były trudne, sami widzicie, jak dużo jest Produktów. Dokładnie tak jak w przypadku IGZE, mamy jedno IKE, przypadające na jednego oszczędzającego. Czyli znowu, bardzo lubię IKE, ale nie mogę mieć dwóch. Nie mogę wybrać jednego z obligacjami i drugiego z akcjami. Muszę mieć jedno, na którym wymyślę, jaka tam będzie strategia inwestycyjna, czy po prostu jak tam będę oszczędzał. I tak samo jak w przypadku IGZE, mogę sobie zamienić to IKE na inne IKE jak stwierdzę, że może chcę inną instytucję, bo jest tańsza, mówiąc wprost, dobry przykład zarządzania aktywnego i pasywnego. Jeśli mamy relatywnie podobne strategie, ale mamy jakieś IKE, na którym mamy wysokie opłaty, bo to są po prostu fundusze aktywnie zarządzające, ale chcemy taką podobną strategię zrobić przez fundusze pasywne, no to pyk, może warto jest zmienić w tym momencie nasze IKE i przenieść te środki, które już gromadziliśmy. To nie jest tak, że my wyjmujemy te pieniądze, Zamykamy i musimy od nowa wszystko wrzucać, tylko przenosimy pomiędzy instytucjami. Tak jak się konta bankowe przenosi, że nam mogą nawet zlecenia stałe przykleić. Więc to jest akurat najmniejszy problem, żeby to zrobić. Tu jest istotna różnica. I dlatego mówię, że polski system emerytalny jest skomplikowany czasami na szczegółach. Zobaczcie, że tu już jest wypłata po 60 roku życia. Tam 65, tu 60. Można wypłacić środki wcześniej, i tu znowu jest. Yy... Bo to jest ułatwienie, ale do zapamiętania może być utrudnienie. Tam mogliśmy wypłacić wszystkie środki hurtem, tutaj możemy wypłacić część środków. Czyli uzbierałem przez ileś tam ileś, ileś tam lat, 100 tysięcy, chcę wypłacić 30 tysięcy w związku z wkładem własnym i tak dalej. Jestem w stanie to zrobić. Stracę w tym momencie moje korzyści podatkowe, czyli ten podatek od zysków kapitałowych będę musiał z tych lat zapłacić, bo główna korzyść podatkowa to jest tutaj brak zysków, brak podatku od zysków kapitałowych, czyli ten słynny podatek Belki, tak zwany, mówiony, ale, ale ja staram się mówić pełną nazwę, a, a nie tylko tą. Potoczną, więc podatek od zysków kapitałowych 19%, który w ramach IKE nie istnieje i nas nie interesuje. A jak wytrzymamy do 60 roku życia, no to już w ogóle inwestujemy w tym momencie. Nasze pieniądze pomnażane są bez tego podatku. Jeśli wcześniej wypłacimy te pieniądze, czy w całości, czy ta część, która będzie wypłacona, ona musi oddać ten podatek, którego nie płaciliśmy przez te lata. I tu jest czysta matematyka, bo. Jest oczywiście taki argument, że gdzie ja będę zakładał IKE, gdzie 60. rok życia, jak ja mam 30 parę, jak ja za 20 lat zechcę sobie pozbyć się tego, kupić sobie jacht i opłynąć świat dookoła. Nie ma sprawy. Można sobie kupić za to piękny jacht, jak się sukcesywnie oszczędza, bo i tak matematyka będzie po naszej stronie. Inwestujemy pieniądze bez płacenia podatku od zysków kapitałowych ileś tam lat, więc siłą rzeczy... Obracamy większą kwotą. I nawet jak po tych 10 czy 20 czy 15 latach, no na opartego nawet po 5, będziemy musieli ten zaległy podatek zapłacić, to i tak przez te lata wcześniej inwestowaliśmy wyższą kwotę. Matematycznie Naprawdę ma to sens. Nawet jeśli nie wytrzymamy do 60 roku życia, chociaż jak wytrzymamy, to już jest w ogóle super, bo mamy jakiś tam wehikuł inwestycyjny, który kompletnie nie interesuje się tematem podatku od zysków kapitałowych. I co jest tu ważne? Nie ma odliczeń podatkowych od wpłat, więc nie ma żadnego pit zero. Wpłacamy te 15 tysięcy maksymalnie, ale znowu możemy i 100, 200, 500 zł, i tu nic nikomu nie odliczamy, nic nikomu nie pokazujemy w jakimś urzędzie skarbowym, na jakimś konkretnym PICie. Tu mamy bardzo. Prosty mechanizm, ale mamy pojedynczą optymalizację, czyli Inwestujemy bez podatku od zysków kapitałowych. Dosyć prosta filozofia. I jeszcze dodatkowa jedna rzecz, a propos tego, tej optymalizacji, bo ja, ja podejrzewam, że ustawodawca w ten sposób to wymyślił, żeby nie było właśnie ludzi z bardzo dużym kapitałem, którzy wykorzystują IKE tylko i wyłącznie do tego, żeby ten kapitał sobie pomnażać bez podatku od zysków kapitałowych. A tutaj chodzi oczywiście o to, żebyśmy budowali nasz filar emerytalny, więc warto jest jeszcze zapoznać się z tym parametrem, czyli, żeby mieć to zwolnienie z podatku od dochodów kapitałowych, wpłaty na IKE co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych, albo ponad połowa wartości wpłat na IKE co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie. Wypłaty. I z doświadczenia Wam powiem, że oczywiście zamknięcie czy IKE, czy IGZ jest możliwe, bo też nie lubię tego mitu, że a to później będzie ciężko wyjąć te pieniądze i tak dalej. Jasne, że można wyjąć te pieniądze i jak coś się w życiu stanie złego, że te pieniądze będą pilnie potrzebne, to oczywiście, że można to zrobić i nie jest to w żaden sposób utrudnione. Składamy odpowiedni wniosek. Czasem to nie jest od ręki, dlatego nie powinno się trzymać w IKE czy w IGZE poduszki finansowej. Tak jak też na niektórych spotkaniach tłumaczyłem, czy nawet na tym pierwszym, ja o czym warto pomyśleć, jak zaczynamy inwestowanie? Poduszka finansowa to pieniądze, które w siłą rzeczy powinniśmy móc relatywnie szybko wyjąć. Więc jeśli tutaj mamy taką procedurę, że mamy jakieś instrumenty finansowe, które trzeba sprzedać, zanim będzie gotówka, tę gotówkę trzeba będzie wyjąć na nasz rachunek bankowy, i tak dalej. Więc tu nie powinna być poduszka finansowa. To jest nie, nie na darmo z myślą o emeryturze czy o długim terminie, że tu nie może nam się spieszyć. Tu parę dni może zająć wyjęcie tych pieniędzy z tego produktu. No ale o wyjęciu tu nie ma za bardzo co gadać, bo to najważniejsze jest, żeby w ogóle włożyć te pieniądze na ten produkt i od tego zacząć. I krótkie porównanie. IKE czy IGZE. No, Ja tutaj nie powiem, że a ja wybieram ten czy ten, bo ja akurat mam obydwa i, i będę i tak przekonywał, że jeden drugi ma bardzo fajne korzyści, o których warto pomyśleć. Z mojej perspektywy IKE jest o tyle łatwiejszy, że nie mamy tego odliczenia, nie mamy tego PITu zero mamy po prostu pieniądze, które wrzucamy na konto i tam, jeśli te pieniądze są pomnażane gdzieś tam na rynkach finansowych, tak jak mówiłem, chociażby inwestując pasywnie, to tam nie ma podatku od zysków kapitałowych. I już to by było na tyle. Więc w zasadzie każdy, kto inwestuje pieniądze w jakieś formule czy funduszy pasywnych, czy funduszy aktywnych, czy przez konto maklerskie, no powinien siłą rzeczy mieć jakieś IKE, bo to jest rozsądna optymalizacja podatkowa. Natomiast z IGZ jest tak, że na oko patrzymy, i ono ma niższy limit i coś jeszcze trzeba zrobić, ale ono ma super gratyfikację, która jest tu i teraz. Więc y, ja często mówię, że dobrze jest zacząć od X, żeby się przekonać, że tego typu oszczędzanie z myślą o emeryturze jest po prostu fajne, albo w ogóle z myślą o długim terminie, bo ja tak mówię, emerytura, emerytura, bo od tego zaczęliśmy to jest element y, systemu emerytalnego. No ale tak jak wspomniałem, nikt nikomu nie broni w wieku 30, 40, 50 lat zamknąć tych produktów, zamknąć te produkty, wyjąć te pieniądze. No i zrobić z nimi, co się chce kupić domek w górach i, i, i już. To tak jakby wcale nie musimy w tym momencie myśleć tylko o tym, że, że one muszą być na 100% do emerytury. Oczywiście super by było, bo po to są wymyślone, ale, ale to po prostu jest forma budowania naszego kapitału na przyszłość w, drugim, w długim terminie. Ja lubię o tym trochę w ten sposób myśleć. X ma niższy limit, ale ta konkretna korzyść naprawdę motywuje. Myślę, że jak ktoś może w ogóle to jest fajny pomysł, że jak ktoś ogląda to nagranie i serio zdecyduje się na X i wkłaci coś na to X, to żeby napisał tutaj za parę miesięcy czy to go serio przekonało. To moim zdaniem to jest naprawdę fajny patent, że my już dostajemy sporą gratyfikację po rozliczeniu tego roku, a że widzimy się na koniec roku, wiecie, jakbyśmy się widzieli w styczniu. No to można by zapomnieć, że się webinar oglądało, ale my się widzimy w listopadzie, więc konkretnie mamy jeszcze tylko i wyłącznie miesiąc do zakończenia tego roku. Mamy limity, które są ważne do końca tego roku i rozliczenie, które będzie już w przyszłych miesiącach przyszłego roku, więc szybka piłka. Za parę miesięcy będzie ta pierwsza gratyfikacja dla wszystkich, którzy oszczędzają w ramach IGZE. I teraz ważny temat. W zasadzie to. Gdybyśmy się widzieli w offline, to byśmy może zrobili sekundę przerwy na jakieś pytania i tak dalej, no ale tutaj jest tak dużo treści, że pytania śmiało zapisujcie, ja wrócę do nich w komentarzu. Teraz będzie mrugnięcie w stronę przedsiębiorców, takich m.in. jak ja, czy tych na wolnych zawodów, czy tych z jednoosobową działalnością gospodarczą, czy tych, którzy zatrudniają masę pracowników i mają własne firmy. Oni też pójdą na emeryturę, my też wszyscy pójdziemy kiedyś na emeryturę. I to jest bardzo, bardzo ważne, co teraz będziemy mówić. Większość przedsiębiorców wypowiada to straszne zdanie, i mi też się zdarzało nieraz, ale, ale że ja się zajmuję finansami, to trochę inaczej na to patrzę. Czyli, wolne środki, co robi przedsiębiorca, reinwestuje we własną firmę. No bo własna firma jest najważniejsza, najcudowniejsza, najpiękniejsza i ona ma nam zapewnić cudowną emeryturę. Nic innego nie ma opcji tylko i wyłącznie nasza firma. I ja rozumiem ten tok myślenia, no bo jak nie wierzymy we własną firmę, to coś jest nie tak. Czy jak zaczęliśmy budować własną firmę, a w ogóle uważamy, że ona się nie uda, no to gdzieś po drodze popełniliśmy błąd. I ja też jestem za tym, żeby mocno trzymać kciuki za to, co, co, co tutaj robimy. I też mam nadzieję, że moja firma mi zapewni fajne pieniądze teraz, w przyszłości i na te lata emerytalne. Ale różnie może być. Tak, jakby stawianie wszystkiego na jedną kartę w postaci własnej firmy. I całkowite zapomnienie o budowaniu jakiegokolwiek filaru emerytalnego jest bardzo, bardzo niebezpieczne. I nie chciałem już tutaj straszyć wszystkich kolegów i koleżanki przedsiębiorców tymi statystykami, ile to firm upada po ilu latach, czy jakie ma, bywają po prostu problemy, czy nawet zmienia się rynek. Zobaczcie, co zmieniła pandemia: jak niektóre biznesy wystrzeliły w górę, a niektóre po prostu musiały się zamknąć. No i nikt nie ma na to wpływu. I to jest ważne, żebyśmy jako przedsiębiorcy nie zapominali o tym, że emerytura nas też czeka. A jak nas czeka, to musimy gdzieś się zebrać i musimy gdzieś ten kapitał zacząć budować. I subkonto firmowe, to nie jest kapitał, który chcemy budować na emeryturę. Więc poprę to takimi danymi średnia emerytura ZUS to niecałe 200 brutto, a średnia emerytura przedsiębiorcy jest jeszcze mniejsza. Nie muszę chyba dodawać, że sporo przedsiębiorców w ogóle nie myśli kompletnie o, o trzecim filarze, o jakichś własnych inwestycjach, tylko wszystko, wszystko absolutnie wkłada właśnie w, w, w swoją firmę i, i to jest niebezpieczne. Mówiąc wprost, przez zdarzenia losowe, przez wszystko, co nam się może w życiu wydarzyć, to jest naprawdę niebezpieczne. I tu nie chodzi o to wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka i tak dalej, tylko no, są rzeczy, na które nie mamy wpływu, i później, kiedy jest potrzebny ten kapitał, a on jest cały zamrożony w firmie, albo gdzieś nam się noga potknie po drodze, jest to sytuacja niebezpieczna. Więc szczególnie przedsiębiorca powinien skorzystać z tego, że w trzecim filarze nie dość, że może zaoszczędzić pieniądze optymalizować je podatkowo bardzo ładnie. Ja się śmieję, że czasami jak właśnie przedsiębiorcą rozmawiam, który nie wie, jak działa trzeci filar emerytalny i mu tłumaczę, jak działa IK i XZ, no to te podatki chwyci wnik, no bo jak płaci się podatki samodzielnie wszystkie, nawet prowadząc jednoosobową działalność, czy spółkę z o. czy jeszcze jakiś inny podmiot, no to, no to powiedzmy, że bardzo szybko łapiemy to, że a, to ja w XZ mogę od razu właściwie uzyskać te pieniądze, a w IKE to mam odroczone, ale nie muszę podać podatku od zysków kapitałowych, Płacić ze wszystkich moich inwestycji. Więc to jest taki pyk, to od razu zaskakuje. Ale no najpierw trzeba się przekonać do tego, żeby w ogóle to zrobić i te nadwyżki nie tylko ładować w swoją firmę, ale wyjąć je z tej jednej szuflady do drugiej. Więc mam nadzieję, że troszeczkę te liczby też przekonają, bo przedsiębiorcy czasami, no czasami nie mają tych nadwyżek i to jest duży problem, bo płynność jest różna, a czasami właśnie mają nadwyżki. I te nadwyżki lądują oczywiście na kontach firmowych, czy są tymi depozytami, które gdzieś tam na przyszły rozwój firmy one sobie leżą i tak dalej, nie wolno z tego złotówki ruszyć. A jak popatrzymy sobie na limity IKE i IGZE na 2021 rok i weźmiemy sobie tę jednoosobową działalność gospodarczą, to zobaczcie, jaki to jest razem przepotężny limit. I to jest kwota, która mogłaby, zakładam ten scenariusz, że oglądam je teraz przedsiębiorca, który na koniec roku stwierdza, że ma spore nadwyżki finansowe, no i co on by w tym momencie z tym zrobił? I gdzieś to ląduje na jakimś depozycie, po prostu, bo po co myśleć o emeryturze i tak dalej. No to naprawdę te limity dzisiaj. No, są dosyć imponujące. Ja bym każdemu życzył takiego problemu, żeby uzupełnić je do maksa. Jak słyszę, że dzisiaj te limity są za małe, to znaczy, że ktoś po prostu naprawdę bardzo, bardzo dobrze zarabia, i życzę każdemu takiego problemu. Te limity dzisiaj są już naprawdę konkretne i można bardzo ładnie portfele w ten sposób budować. Natomiast w 2022, dosłownie kilka dni temu, pojawiła się już informacja. Jakie będą limity na 2022, i te limity oczywiście urosły. One z reguły rok w rok rosną, bo, bo to jest ustawowo powiązane ze średnimi zarobkami. Więc łącznie na jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli ktoś jest, to może wpłacić na IKE i XE łącznie 28 425 zł. To jest naprawdę dużo pieniędzy. To jest ponad 2000 zł miesięcznie można odkładać w ramach swojego trzeciego filaru, i to są pieniądze, które podlegają optymalizacji podatkowej, jedne pojedynczej, a drugie podwójnej. Samo już XE tak naprawdę przebiło kwotę 10 000 rocznie, i gdzie XE to jest no ta kwota, gdzie gratyfikacja jest naprawdę. Naprawdę, naprawdę szybko. Więc jeśli chodzi o te limity, to wydaje mi się, że bardziej, najbardziej kluczowe jest to, żeby przedsiębiorca zrozumiał, że stawianie wszystkiego na jedną kartę w postaci swojej firmy jest fajne, jak oglądamy filmy o udanych wielkich biznesach giełdowych, czy czytamy książki, ale tak naprawdę, jakbyśmy zajrzeli pod te historie, no to wielu z tych przedsiębiorców te swoje filary emerytalne miało, tylko to się nie mieściło w tych biografiach, czy był to mało istotny fakt. Trzeba oddzielać swoje finanse firmowe od prywatnych, chociażby z myślą o swojej rodzinie. To już tak. Altruistycznie też tak powiem myśląc, to już nie chodzi tylko o to, żeby się te cyferki w Excelu zgadzały, ale o to chodzi, że po prostu musimy myśleć też o swoim życiu osobistym i o swojej rodzinie swoich bliskich. No bo oszczędzanie na emeryturę też w tym przypadku to jest taki teamwork. Jeśli z partnerką, z partnerem w związku małżeńskim oszczędzamy na przyszłość, no to akurat IK i IGZ też mogą być wykorzystane do tego, żeby w takim teamie poniekąd odkładać te pieniądze, chociaż nie można mieć wspólnego IK, wspólnego. To też już niby to padło, ale jeszcze raz dopowiem, jedna osoba to jedno ike i jedno ICE. Dlaczego bym w ogóle wszyscy, nie, wszyscy, wszyscy związani z branżą finansową, także ci edukacyjni, czyli ja bloger, wszyscy mówimy o trzecim filarze, najwięcej na koniec roku, bo ja cały czas posługuję się pojęciem limit roczny, czyli ile ja w danym roku mogę maksymalnie pieniędzy wpłacić na dany instrument, czyli tam te 6300, czy 15 tysięcy na ike. Ja mogę tyle wpłacić, nie muszę. Mogę zacząć od kilkuset złotych, mogę w danym roku w ogóle nie wpłacić, bo, bo, bo nie miałem. Mogę sobie to rozłożyć i wpłacać sobie po 500 złotych miesięcznie, czy po 100 złotych miesięcznie, czy kwartalnie. Niektórzy zaczynają rok od tego, że a, w styczniu wykorzystuję limit. Niektórzy na koniec roku zobaczymy, ile zostanie. I ile zostanie, idzie od razu na limit. W przypadku inwestowania pasywnego wspomniałem o zasadzie 12 czy 13 przelewów. Czyli siłą rzeczy, żeby nabywać jakieś te fundusze pasywne regularnie i uśredniać cenę, no najfajniej by było regularnie co miesiąc wpłacać tam pieniądze i sobie wtedy dzielimy, ile tych pieniędzy idzie. Ale limit roczny jest zamknięty z końcem roku, więc mamy elastyczne wpłaty, ale wszystko jest w ramach tego limitu. I instytucje czasami tak robią, że. Jeśli przekroczymy ten limit, no bo zdarza się, że ktoś się pomyli i że zamiast tam pomyli się o te paręset złotych i, i wyśle na ten rachunek, no to z reguły te pieniądze do nas wracają albo są na jakieś inne subkonto wpłacane, ale nie mogą już tak jakby wpaść w ten limit, tego już bardziej instytucje finansowe pilnują. Ale na koniec roku my o tym bardzo mocno mówimy, bo jak zacznie się 2022 i będziemy sobie świętować Sylwestra i będziemy wspominać o tym, co się wydarzyło w 2021, to będziemy też wspominać limit roczny, jaki nam przepadł, mówiąc wprost i kolokwialnie. Dlatego na koniec roku o tym mówimy, bo tak naprawdę mamy jeszcze mniej więcej miesiąc na taką decyzję, czy my się bierzemy za to IT czy IGZ, czy oba i czy my wykorzystamy te limity za 2021. Bo jak my się będziemy długo decydować, no to tak jakby... No, rozumiecie, ten mechanizm zrobi to za nas i te limity nam przepadną. Więc naprawdę to jest, to jest ten webinar, po którym trzeba podjąć jakąś decyzję. Mamy na to relatywnie kilka tygodni i lepiej za długo nie czekać. I zaraz Wam jeszcze powiem, dlaczego za długo nie czekać, bo to jest jeszcze kwestia księgowania tych pieniędzy. Ale jak już jesteśmy przy tych limitach, to chcę Wam. Pokazać, jak to dzisiaj wygląda, jeśli mówimy o tych już nieco większych kwotach i o tym, że działamy w teamie. Czyli ja na przykład ze swoją żoną, świeżo upieczoną, bo tam dwa miesiące od ślubu już minęły, ale my, my jako dwuosobowa rodzina, możemy mieć w tym momencie, ona może mieć IKE i IGZE, ja mogę mieć IKE i X. I zobaczcie, jak wygląda to w takim układzie, kiedy razem w gospodarstwie domowym mówimy, że hej, dbamy o swoją emeryturę w postaci trzeciego filaru. W pierwszym wariancie, w pierwszym tym prostokącie yy, mamy maksymalny limit ik -e i mamy maksymalny limit ix. Mamy jedną osobę, mamy drugą osobę. I gdyby te dwie osoby wykorzystały w danym roku w 2021 do maksa ten limit, to jest to kwota ponad 44 tysięcy złotych, która już pracuje na emeryturę i która pracuje, abstrahując już nawet od tych odliczeń podatkowych X, które dosyć szybko do nas powiedzmy, wrócą w przyszłym już roku, ale te 44 tysiące pracują na rynku bez podatku od zysków kapitałowych. Natomiast w drugim wariancie, i to jest dosłownie mój wariant, bo ja jestem na działalności gospodarczej, więc mam ten jeden limit wyższy. Czyli w moim wariancie, ja i moja żona możemy łącznie na te cztery produkty położyć 47 331 zł. Więc jak ktoś jeszcze przez lata bronił się tym argumentem, że a te limity to jakieś takie byle jakie, małe, absolutnie to jest nieaktualne. Te limity są naprawdę duże. I jeśli mamy jakieś nadwyżki kapitału, które chcemy przeznaczać na budowanie takiego kapitału, czy z myślą o długim terminie, wkładzie własnym, Zobaczcie, jakie tu są liczby, jak już mówimy o wkładzie własnym, czy, czy, czy właśnie z myślą tą bazową o emeryturze, no to naprawdę jest już co robić. I teraz zobaczcie, co się dzieje, jak klikniemy sobie w 2022, czyli te świeżutkie limity, które dopiero się pojawiły. Ta sama, analogiczna sytuacja. Dwie osoby w gospodarstwie domowym, dwa razy IKE, dwa razy X standardowe, prawie 50 tysięcy, 49 tysięcy 700. Naprawdę maksymalny limit, jaki można odłożyć w 2022 i ten wariant, że jedna osoba ma jedną osobą działalność gospodarczą, druga jest na etacie. 53 tysiące. W ogóle jest jeszcze trzeci wariant, ale on się na tyle rzadko pojawia, że już go nie chciałem tutaj wrzucać. No, Mogą siłą rzeczy dwie osoby w gospodarstwie domowym prowadzić działalność gospodarczą i już nagle ta druga osoba zamiast 700 to znowu ma 10600 i zamiast 53, no to de facto już jest ponad 56 tysięcy złotych. Więc zobaczcie, jak to są imponujące kwoty. Znowu wracam do tego wkładu własnego. Budowania kapitału na długi termin, czy jakichś nadwyżek finansowych, które na przykład mamy, uzbierały się przez ostatnie lata i tak są z myślą o emeryturze. Bo mnie najbardziej to boli, bo jak ktoś faktycznie absolutnie nie da się przekonać, nawet tym webinarem, że ikx są fajne, dobra, niech mu będzie lepsza lokata niż nic. Ale jeśli ktoś i tak z myślą o emeryturze odkłada te pieniądze na lokatach, kontach oszczędnościowych itd., to naprawdę w jego interesie podatkowym, jest przesunąć te pieniądze, chociaż częściowo na IKX i dzisiaj już nie ma tego argumentu, że te limity są za małe, żeby to się udało. I teraz pokażę Wam już taki szachmat dla tych, którzy mają spore nadwyżki i chcieliby wykorzystać, je właśnie z myślą o budowie kapitału na długi termin. Jesteśmy na końcówce roku, więc został nam grudzień i za moment rusza limit na 2022, więc czysto teoretycznie. Jeśli w grudniu ja i moja żona wykorzystamy limity do maksa i w styczniu wpłacimy znowu limity do maksa, to w pierwszym wariancie można dosłownie do... w styczniu 2022 roku mieć na danym jakimś rachunku inwestycyjnym, funduszach pasywnych, funduszach, yy, koncie oszczędnościowym, obligacjach itd. albo 93 900, albo nawet w tym wariancie z jednosobową działalnością 100 629. Dwa limity roczne spotykają się na przełomie roku. I, i to, to jest dosyć istotne, jak ktoś mówi, że a zaczynam właśnie inwestować, mam jakąś nadwyżkę, mam tę lokatę, chcę ją przesunąć, żeby ona gdzieś na rynkach finansowych, trochę akcji, trochę obligacji i tak dalej, jak to zrobić, no to przełom roku to też jest ta okazja, żeby pomyśleć o tych produktach, bo te inwestycje będą już pracować na nas bez podatku od zysków kapitałowych. No już nie mówiąc o tej gratyfikacji z X, o której wspominałem, i uwierzycie. Znaczy, wiem, że część ludzi nie wierzy na słowo, do której, dopóki się nie przekona, więc zobaczycie, jak będzie rozliczenie podatkowe i jak pierwszy raz zobaczycie, jak dużo pieniędzy wraca wam de facto um, po tej uldze. To jest naprawdę niegłupi pomysł, żeby z tego skorzystać. Um, a jeśli myślimy o tym, kiedy jest dobry czas na założenie IKE lub IGZE, no to ja zawsze będę mówił, że tak tu i teraz to jest dobry czas, bo bardzo często my odkładamy te decyzje. Odkładamy te decyzje, nie wiem, na kolejny webinar i ja za rok znowu będę, pewnie na koniec roku będę przypominał, że, słuchajcie, są limity do wykorzystania, że te produkty są, ale. Jak z nich nie skorzystacie, to kolejny rok po prostu będzie stracony pod względem liczb i tej matematyki, że ten Excel po prostu aż pali, że tyle pieniędzy w ramach limitu maksymalnego nam, nam ucieknie. Nawet jeśli ktoś tych absolutnie limitów nie będzie wykorzystywał, no bo, no bo to nie o to chodzi, chodzi o podjęcie decyzji, żeby zacząć. Zawsze im szybciej zaczniemy oszczędzać z myślą o emeryturze, tym lepiej. No bo co tu dużo mówić? Procent składany potrzebuje czasu, więc. Powiedziałbym, że ten czas jest większym wyzwaniem niż te pieniądze, bo my z wiekiem zaczynamy zarabiać, no tak docelowo, coraz więcej. I, no, wiadomo, jak ktoś zaczyna studia i tak dalej, no to te limity maksymalne są dla nas abstrakcyjne. Jak ktoś mniej zarabia, to gdzieś tam jakieś 17 tysięcy, i tak dalej, to jeszcze daleka droga. Ale my docelowo zarabiamy coraz więcej, więc jeśli zaczynamy od tych 100, 200 zł, później to będzie 400, 500, 600 i tak dalej, no to naprawdę ten procent składany robi gigantyczną robotę. Ale on potrzebuje nie tylko regularnych wpłat, ale on potrzebuje czasu. I wracamy do tego naszego emerytalnego problemu, demograficznego problemu, tego, że naprawdę musimy mieć jakieś środki własne na. Koncie emerytalnym, już nieważne jakim, nieważne z jakiego produktu, absolutnie potrzebujemy tych pieniędzy w wieku emerytalnym, czy, czy na te lata, kiedy ten kapitał będzie nam potrzebny, bo nie będziemy w stanie już pracować tak, jak pracowaliśmy wcześniej. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mamy trzy sytuacje. Bardzo prosta matematyka i z wynikiem rocznym dosyć niskim, po to tylko, żeby pokazać, jak działa ten mechanizm. 3% w skali roku. Wynik roczny, pieniędzy, które pracują na takim zwykłym rachunku. Tu nie ma jeszcze żadnych optymalizacji, tu nie ma IKE, tu nie ma IGZE. Z optymalizacjami byłoby jeszcze fajniej, ale tu jest po prostu oszczędzanie. 3% rocznie. Startuje osoba w wieku 25 lat, miesięcznie 500 złotych wrzuca na taki rachunek. Druga osoba startuje w wieku 35 lat, miesięcznie wrzuca 500 zł. Obie osoby mają identyczny wynik, mają 3% średniorocznie. I zobaczcie, jaka gigantyczna jest różnica w tej dekadzie oszczędzania, kiedy kwota uzbierana w wieku 60 lat w jednym wypadku to jest 219 tysięcy, a w drugim 600, 363 tysiące, przepraszam. To jest, to jest właśnie ta kwestia procentu składanego, który potrzebuje czasu. Tylko 500 zł. No dzisiaj chciałoby się powiedzieć, nie, nie taka gigantyczna, nie taka astronomiczna kwota, jeśli patrzymy później na zestawione 363 tysiące. Ale haczyk był taki, że ta pierwsza osoba zaczęła w wieku 25 lat. Czyli jak ja dzisiaj patrzę ze swojej perspektywy, co by się stało, gdybym idealnie, maksymalnie wykorzystywał te pieniądze wcześniej i tak dalej, no pewnie oczywiście miałbym ich więcej. I każda osoba, która nie podejmie tego działania, prędzej czy później zetknie się z tym, że mogłem zacząć wcześniej. Matematyka byłaby po mojej stronie. A tutaj nie ma jeszcze ulgi od podatku od zysków kapitałowych. Więc w ogóle ten slajd by się różnił jeszcze bardziej, gdybyśmy wszystko optymalizowali podatkowo. I teraz zobaczcie ten najgorszy scenariusz, kiedy ktoś w wieku 50 lat stwierdza, że dobra, to teraz on się za to bierze. I on też startuje od 500 zł i też ma 3% rocznie. Fajnie, że w ogóle się zdecydował, że, no bo to już jest taki. Nie chcę być spóźniony, ale najwyższy czas, żeby zacząć się interesować dodatkową kwotą. Ale zobaczcie, że jeśli on tylko przez 10 lat będzie zbierał te pieniądze, tam się raptem 68 tysięcy uzbiera. I żeby on uzbierał czy 219, czy 300 tysięcy, czy tyle, ile de facto mogłoby być mu potrzebne na emeryturę, to on już nie będzie musiał 800, 500 zł miesięcznie wpłacać, tylko naprawdę tysiące złotych, żeby w ogóle dogonić ten wynik. No, bo nie będzie w stanie nadrobić czasu. To jest jedna rzecz, której niestety na tym świecie nie możemy kupić. Nawet w filmach science fiction to jest diabelnie trudne. Nie możemy kupić czasu, nawet jeśli będziemy mieć te nadwyżki. Więc dużą wartością dodaną jest to, żebyśmy zaczęli rok wcześniej, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie absolutnie jeszcze dogonić tych limitów. Ten czas jest również bardzo istotnym czynnikiem. I uwaga, na to mamy wpływ. Nie mamy wpływu na pierwszy i drugi filar, ale mamy wpływ na to, kiedy założymy trzeci filar i już możemy sobie być brawo, jeśli zrobimy to w 2021, a nie w 2022, bo już jesteśmy rok do przodu z tą decyzją finansową. Ja jestem w każdym razie takiego zdania. I trzeci filar jest bardzo elastyczny. Możemy robić różne rzeczy w ramach tego filaru. I. Tak jak wspomniałem, możemy też y, grać zespołowo, czyli ja i moja żona y, w ramach y, po prostu gospodarstwa domowego razem chcemy zbierać na tę emeryturę poprzez różne produkty, więc to nie jest tak, że wszystkie produkty muszą być identycznie zbudowane. One wszystkie mogą być poniekąd skrojone na miarę. Luźne pomysły, blogera finansowego. Najprostszy układ to jest posiadanie portfela pasywnego, czyli składającego się z akcji i obligacji światowych. Mówię światowych, bo można to oczywiście zrobić w warunkach tylko polskich, ale jak oglądaliście webinar o inwestycjach pasywnych, to oczywiście wiecie, że warto jest inwestować na całym świecie w długim terminie, a nie tylko i wyłącznie lokalnie, niezależnie od tego, czy Polak kupuje polskie akcje, czy niemiec, niemieckie, czy japończyk, japońskie. Historia rynków finansowych pokazuje nam, że dobrze jak inwestujemy pasywnie w cały świat, więc możemy mieć portfel skrojony na zasadzie akcje i obligacje w odpowiednich proporcjach i to się w czasie zmienia. Są tacy, którzy budują emeryturę w oparciu o spółki dywidendowe. To już jest dla bardziej zaawansowanych, dla tych, którzy chcą mieć konto maklerskie i też wykorzystują trzeci filar do tego. Może być też to, co pokazywałem na ostatnim webinarze, co jest bardzo, bardzo fajne i proste co chociażby proponował nam świętej pamięci John Bogle, ojciec ETF-ów, funduszy pasywnych na świecie czyli mamy cały świat w jednym instrumencie MSCI, fantastyczny fundusz pasywny. Który, który tak naprawdę inwestuje nam w akcje światowe i jeśli jakieś spółki robią się większe, to siłą rzeczy mamy na nie ekspozycję, jak są mniejsze, wypadają z tego indeksu, to wypadają z naszego filaru emerytalnego, wszystko dzieje się samodzielnie. I możemy też podzielić sobie te nasze instrumenty również na różne strategie. Typu, mam IKE, na którym mam obligacje, ale mam XZ na którym mam ekspozycję na akcje i mogę to mieć znowu bezpośrednio, a mogę to mieć w postaci funduszy chociażby pasywnych. Mogę na XZ mieć więcej świata, a na IKE mieć więcej polskich instrumentów żaden problem. Tak jakby o to chodzi z tą elastycznością trzeciego filaru, że ona daje nam ogromne możliwości i to jest bardziej kwestia zaangażowania czasu, wiedzy, niż tego, że czegoś nie można zrobić. Ale generalnie dążę do tego, że najważniejsze jest dobranie tych pomysłów inwestycyjnych do naszych aktualnych potrzeb i możliwości. I to naprawdę można zrobić. Ja tylko rzuciłem takie proste przykłady, to, to, to jest oczywiście robota na dobrych kilka godzin, żeby sobie wybrać, jak ja zaczynam zgodnie ze sobą, ze swoimi potrzebami, ze swoją akceptacją ryzyka, co ja na tych IK, a co na tych X mam, ale to jest tylko luźny pomysł, co w ogóle można zrobić. I nie zapominajcie o tej jednej ważnej rzeczy. Ja wiem, że jak zaczynamy dopiero inwestować, na przykład mamy 20, 30 czy nawet 40 lat to jeszcze nie patrzymy na to, co będzie w okolicach tej 60., kiedy będziemy sobie to wypłacać albo myśleć o kontynuacji. Im jesteśmy starsi, tym bardziej powinniśmy cenić ten zgromadzony kapitał i zmniejszać to ryzyko. Więc nawet jak mamy 50 parę lat, czy zbliżamy się do wieku emerytalnego i uwielbiamy giełdę, i strasznie nas kręci to ryzyko, że te indeksy potrafią mieć jakąś swoją zmienność i tak dalej. No to tak jakby znowu zasada bezpieczeństwa, tak jak u przedsiębiorcy, no musimy patrzeć na to ryzyko, które powinniśmy ograniczać i cenić bardziej ten zgromadzony kapitał. Więc wtedy się zmienia ta proporcja: więcej obligacji, mniej akcji siłą rzeczy, albo po prostu jakieś już bardzo bezpieczne lokaty konto oszczędnościowe itd. I jest taka opcja w ogóle, nawet jak zerkniecie sobie na, na TF i PZU, coś, co jest dosyć nowe relatywnie w Polsce, to jest bardzo popularne na świecie, w Polsce no, no, jeszcze nie cieszy się sporo popularnością bo wiele osób w ogóle nie wie, jak to działa, to jest coś takiego jak Fundusze Cyklu Życia. Ja o tym wspominam, bo to tak jakby ten instrument załatwia te potrzeby, o których ja mówię. Jeśli samodzielnie wszystko budujemy w ramach naszego IKX, -e, to w pewnym momencie musimy samodzielnie podjąć tę decyzję, że zmieniamy te proporcje tych instrumentów. Czyli no, zbliżamy się do jakiegoś wieku, zbliżamy się do jakiejś kwoty pieniędzy, no i musimy albo może zmienić ITX-a, -e, albo zmienić to, co ono ma w środku. No i tutaj po prostu trzeba podjąć jakąś decyzję. Natomiast fundusze cyklu życia. One robią to za nas. Czyli im my tam jesteśmy starsi, tam się zmieniają proporcje. Ja o tym dzisiaj mówię i jeśli kogoś to mocno interesuje, to radziłbym sobie już dokładnie o tym doczytać. Jest, jest coraz więcej źródeł i to się będzie robić coraz popularniejsze. Ja bardzo cenię to zdanie też Warrena Buffetta, który sam inwestuje aktywnie w akcje, ale w większości ludzi poleca inwestowanie pasywne czy właśnie wykorzystanie takich uproszczonych form, bo większość ludzi nie powinna inwestować aktywnie. Po prostu nie ma na to czasu, zaangażowania, Często odpowiedniej wiedzy i to się kończy niekoniecznie tak, jak powinno się skończyć, czyli tym zgromadzonym kapitałem na starsze lata. Więc koniecznie, jeśli nie chcecie sami o tym czytać, sami się tym interesować, sami tym zarządzać, poczytajcie sobie o funduszach cyklu życia. To jest coś, czego się używa na całym świecie i o to są oparte różne systemy emerytalne. Warto jest na to zerknąć. I tak jak wspomniałem, indeks wykonuje za nas pracę. Nie warto tego lekceważyć. Ja wiem, że niektórzy idą na łatwiznę typu, że a chyba można zrobić X na koncie oszczędnościowym czy coś, niech to już sobie tam pójdzie i, i, i tak dalej. Ale po to są indeksy. I po to są fundusze pasywne, o których w poprzedni webinar miałem ponad godzinę i pokazywałem wam, jaki to jest doskonały wynalazek naszych czasów żeby ten indeks robił za nas robotę. Ja mogę zmienić pracę kilka razy, mogę zmienić firmę, mogę, nie wiem, będę miał dzieci, zmieniał mieszkanie i tak dalej, a taki amerykański S&P 500 będzie mi sam sprzątał, duże firmy dodawał, mniejsze wyrzucał i ten mój fundusz emerytalny oparty chociażby o ten amerykański indeks będzie mi cały czas pracował, więc... Nie zapominajcie o tym, i, i, i to szczególnie dla tych, którzy tylko ten webinar widzą, a nie widzieli tego poprzedniego. Obejrzyjcie sobie koniecznie chociażby ten webinar o inwestowaniu pasywnym, bo naprawdę do IKE, do IGZE bardzo fajnie fundusze pasywne pasują. Mówiąc prosto, no tak jakby większość ludzi nie będzie aktywnie korzystać z kont maklerskich i budować sobie tego wszystkiego, więc y, ja, ja się przyznaję szczerze, że ja częściej polecam ludziom fundusze pasywne. Niż aktywne, chociaż sam bardzo dużo inwestuję aktywnie, no bo jestem blogerem, którego oglądacie jak regularnie, też mówię o giełdzie, ale zgadzam się tu absolutnie z Warrenem Buffettem. Większość osób raczej powinna być pasywnym inwestorem niż aktywnym. I teraz wspomniałem, jak mówiłem o limitach, wspomniałem o tej dacie, że nam został jeszcze miesiąc. Tak ustawowo. To 31 grudnia jest tą ostatnią datą, gdzie yy muszą być pieniądze na Ike czy X zaksięgowane w ramach tego limitu, ale tak z praktyki Wam powiem, że to jest trochę niebezpieczne zostawiać to na ostatnią chwilę i yy lepiej to zrobić przed świętami albo już dosłownie zaraz po Wigilii, niech ten 27, ten przelew wyjdzie już na ostatnią. Absolutnie nie czekajcie, typu 30-31. Yy, to nie o to chodzi, że później będziecie się przekrzykiwać z instytucją, że przecież ja mam w tym momencie. Dowód, że pieniądze wyszły 31, one muszą być zaksięgowane na waszym rachunku IKE bądź IGZE, żeby zakwalifikowało go do tego limitu. Więc jeśli rozmawiamy dzisiaj o wykorzystaniu IKE czy IGZE i jesteście przekonani, że chcecie to zrobić, chcecie wybrać jakiś produkt i zacząć, no to wpłata na ten rachunek IKE bądź IGZE niech nie będzie ostatniego dnia. Macie na to cały grudzień. Naprawdę to można zrobić przed świętami, a w najgorszym wypadku zaraz dosłownie. Odchodzimy od wiglinego stołu, klikamy przelew i w ten sposób to działa. Bo, bo, bo szkoda by było w taki no, trochę nieodpowiedzialny sposób stracić ten limit. A w 2022 bank zaczynamy nowe limity. I, I jest piękna sprawa, i te wszystkie slajdy, które tu wcześniej widzieliśmy o tym, że je można łączyć i tak dalej. A można znowu zostawić sobie cały rok na limit, albo znowu ustawić sobie, że co miesiąc wpłacam jakąś określoną kwotę. Wszystko zależy od tego. Jakie IKE bądź jakie XZ wybierzecie. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział na koniec jeszcze o INPZ-u, które gdzieś tutaj się przewijało wielokrotnie przez te webinary. No oczywiście TFIPZU jest partnerem tego webinaru, ale jest najczęściej polecanym przeze mnie IKE i XZ. I nie mówię o tym dlatego, że TFIPZU jest tutaj partnerem tego webinaru, tylko jak serio przewiniecie moje filmy z ostatnich półtora roku chyba tyle jest IKEA i IGZE, bo wcześniej Inpezetu ze swoją platformą funduszy pasywnych jak wystartowało to jeszcze ik i IGZE nie miało ja bardzo na to czekałem bo uważałem że to jest fajna kompilacja żeby tak dobre narzędzie do inwestowania pasywnego miało jeszcze optymalizację podatkową i to już jest i dlatego tym bardziej moim zdaniem jeśli ktoś jest przekonany do inwestowania pasywnego to po prostu powinien po tym webinarze albo jeszcze w grudniu sięgnąć po prostu na stronę internetową na te strony, które są tutaj na YouTubie pod tym nagraniem zerknąć na to jak wygląda ta oferta, co tam można zrobić w środku, bo to jest dobry start dla początkujących, ale też bardzo dobre narzędzie dla zaawansowanych i dla tych, którzy mają po prostu wyższe limity i chcą inwestować pasywnie. W sensie wyższe limity, czyli wyższe środki, które mogą przeznaczyć na inwestowanie emerytalne. No bo Założenie zarówno IK czy IGZE w impeZtu u ma, ma, ma podobne zasady działania, nadal mamy inpz tylko opakowane jako IKX, i IGZE. tu się nic nie zmienia. Mamy minimalne kwoty na start, więc znowu, mając lat 20 i na początku studiów, zaczynając przygodę z funduszami pasywnymi, możemy to zrobić od minimalnej kwoty, możemy to zrobić od większych kwot. Jeśli mamy fundusze pasywne, no to znowu możemy te pełne kwoty limitów oczywiście wykorzystywać tu i teraz, ale nie jest złota zasada 12 przelewów, o których wspominałem wcześniej. Co jest bardzo ważne w inwestowaniu pasywnym, to są niskie koszty. I o tym zawsze pamiętajcie. To, że coś ma optymalizację podatkową, to super. Ale jeśli wybieramy drogi produkt, to tak jakby nadal no, no w inwestowaniu pasywnym każdy punkt procentowy się liczy, no bo on jest na długie, długie lata. Więc akurat w przypadku ImPZU będzie bardzo ciężko znaleźć coś równie taniego bądź tańszego na rynku, to to wam mogę już z doświadczenia powiedzieć, bo tu są naprawdę w ramach pasywnego inwestowania te opłaty bardzo, bardzo niskie. Co jest istotne a propos tych różnych strategii, o których mówiliśmy, w ramach struktury IPZ-u możemy sobie przenosić dowolne środki pomiędzy tymi funduszami i to nie przerwie nam tak jakby tego cyklu budowania kapitału, czyli to nie jest tak, że my nagle coś zamkniemy i musimy płacić podatek od zysków kapitałowych, bo coś przerwaliśmy. W ramach tego jednego IPZ-u mamy różne fundusze, którymi będziemy mogli manewrować. Więc to, co wspomniałem, że po iluś latach zmienią się Wasze potrzeby i już nie chcecie bardzo agresywnego inwestowania w akcje, tylko chcecie zwiększyć część posiadanych obligacji, no to to jest do zrobienia w ramach tego wszystkiego. No i bardzo ważne dla tych wszystkich, którzy um, też zawsze na to patrzą w regulaminach, y, często jest szukanie takich kruczków, haczyków, gwiazdeczek, gdzie są opłaty manipulacyjne. Tutaj nie ma tych opłat manipulacyjnych i to jest bardzo ważne, że 100% pieniędzy, które my wpłacamy, są to pieniądze inwestowane. No i oczywiście y, możliwości wpłaty i wypłaty środków, y, to o czym już trochę powiedziałem, tylko tak jak wspomniałem, jak mamy IK czy XE, mamy to opakowanie, które ma super fajne korzyści. Więc dobrze przemyślmy, czy to są pieniądze, po które nie chcemy sięgać szybko, no bo nie po to mamy wbudowany ten mechanizm optymalizacji podatkowej, żebyśmy ten mechanizm popsuli przez to, że nie przemyśleliśmy sprawy i chcemy szybko wyjąć te pieniądze, bo w sumie to jednak one nam są potrzebne. O to chodzi w tych nadwyżkach kapitału, że to mają być serio nadwyżki kapitału, więc dobrze to sobie przemyślcie. Na pewno. InteZ, to jest coś dla kogoś, kto myśli o pasywnym inwestowaniu, takim dosyć wygodnym, gdzie te instrumenty jednak zrobią robotę trochę za nas. No bo my pasywnie tylko i wyłącznie dorzucamy ten kapitał, a te instrumenty działają. Typu cały świat w jednym portfelu, MSCI World. Najprostszy, chyba jeden z najfajniejszych wynalazków rynków finansowych. Prosty przykład, ale, ale oczywiście praca domowa, tak jakby jest tutaj do odrobienia po stronie każdego, kto, kto już zechce sobie te wybierać formaty. Ja nie żartuję, że to jest najczęściej polecane przeze mnie ikę bądź igzę, bo jest proste, jest, bo jest, jest tanie i jest pasywne. I czyli to są tak jakby te wszystkie. Y czynniki na które chociażby John Bogle by zwrócił uwagę, gdyby dzisiaj żył i gdyby patrzył na współczesne produkty inwestycyjne w Polsce, że inwestowanie pasywne powinno takie być. Natomiast jeśli ktoś już chce bardziej zaawansowanych form, sięgać po własne konta maklerskie w ramach Ike czy Igzy i tak dalej, to też oczywiście znajdzie takie rzeczy, no ale to już oczywiście znowu będzie mniejszość, która będzie poświęcać dużo więcej czasu i będzie obarczona dużo większym ryzykiem, czyli to chociażby, co pokazuję w niektórych moich programach na YouTubie, że to już jest, no, Yeah. <laughs> inny stopień zaawansowania, natomiast tutaj patrzymy na nasze nadwyżki i budowę kapitału i coś z myślą o emeryturze, więc też tam nie ma co szaleć z tym ryzykiem. W ogóle IKX jest tak skonstruowane, żeby nie było tam na przykład kontraktów terminowych. Już tego nie dopowiadałem, bo tam nie, 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 nie o to tylko chodzi, ale żeby nie było właśnie, że ktoś chce na jakimś koncie emerytalnym korzystać z jakichś projektów, znaczy produktów z bardzo wysoką dźwignią i tak dalej. No po to to jest produkt w ramach systemu emerytalnego, żeby on był Budował nam kapitał w długim terminie, a nie żeby zmienił się w jakiś instrument finansowy do, do bardziej zabawy niż inwestowania. Na tym nam nie zależy. Strasznie dużo tej treści było, ale jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to koniecznie uzupełnijcie sobie chociażby o to inwestowanie pasywne, bo ono się bardziej łączy nawet. Bo zacząć inwestowanie to dla każdego, kto, kto dopiero pierwsze kroki stawia, to będzie dobry webinar, ale jeśli jesteście tutaj po tym webinarze i podoba Wam się ta treść i chwytacie o co chodzi z pasywnym inwestowaniem i myślicie o połączeniu IKX -e właśnie w tej formule, to koniecznie zerknijcie sobie na inwestowanie pasywne, żeby nadrobić tak jakby te zaległości. Kim jest John Bogle, o którym tu wspomniałem dwa razy? Dlaczego to musi być takie tanie i dlaczego to musi być takie proste? W tym webinarze są wszystkie absolutnie odpowiedzi i myślę, że to trochę wyczerpie ten temat. No a mamy od teraz w zasadzie miesiąc. Miesiąc, żeby wykorzystać jeszcze te limity w 2021 i pomyśleć o tych na 2022, więc no, ja absolutnie trzymam kciuki, że wykorzystacie tę wiedzę, która tutaj jest zawarta, bo troszeczkę tego było. No i to jest dostępne cały czas później na kanale, więc można się cofnąć, sprawdzić, porównać ze swoimi notatkami i podjąć dosyć świadomie te decyzje. A ja Wam pięknie dziękuję, bo już chyba i czas, i tak czas swój przekroczyłem zakładany, ale no ważne, żeby ta wiedza została i żeby to się Wam przydało. Jak wspomniałem, miałem od lat zarówno swoje IK jak i IGZE i, i to jest jedna z podstawowych form, w jakiej buduje się kapitał na przyszłość, już nie tylko emerytalny. Naprawdę, czy ten wkład własny, o którym wspomniałem, czy po prostu budowa tego kapitału na przyszłość, to jest jedno i drugie narzędzie to jest coś, co dosłownie jest na tacy i tylko trzeba po to sięgnąć, a wiele osób się boi, bo to jakaś trudna nazwa bo to jakieś pizzero bo to jakieś coś tam. Myślę, że po tej godzinie webinaru trochę was przekonałem, że, że można, można naprawdę zacząć budować swój kapitał za pomocą tych narzędzi, i, i wcale to nie jest takie straszne i wcale to nie jest takie trudne. Pierwsi, którzy się zdecydują, odczują korzyści podatkowe już przy najbliższym rozliczeniu za 2021 rok w kolejnych miesiącach. No. Co tu dużo gadać. To jeśli, jeśli Wam mało jeszcze tej wiedzy, to dwa webinary pozostałe do obejrzenia, jeśli jeszcze nie widzieliście. Ja Wam pięknie dziękuję za zaangażowanie. Sięgam zaraz do tego, co się zadziało na czacie, bo w ogóle go tutaj jeszcze nie podglądałem. Jeśli coś się pojawia, to zapisuję to w komentarzach. I jesteśmy, dalej kontynuujemy, że też tak powiem, ten webinar już w postaci komentarzy pod tym. Nagranie. Pięknie Wam dziękuję i trzymam kciuki, że się na poważnie weźmiecie za ten filar emerytalny, czy trzeci, czy czwarty, czy, czy po prostu zaczniecie się zajmować swoją budową kapitału, bo te wykresy z początku webinaru to, to, to nie jest taki straszek. One są na serio. My się musimy naszą emeryturą zająć samodzielnie i tu nam nikt nie pomoże, więc Wasz los emerytalny w Waszych rękach i trzymam za Was bardzo mocno kciuki i służę pomocą, jak zawsze, na kanale Doradca TV. Dobrego wieczoru.